Kończ, a czemu to jest zakończ? Ups, a jak to się włącza? To idziemy powoli. Tak, tylko ja nie wiem, czy my wystartowaliśmy, bo zakończ uderzenie, opuszcz pokój, nie tak. Ha, 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 na żywo. No dobrze, czy Państwo nas słyszą albo widzą? Może w ten sposób? Tak, super. To dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na coczwartkowym wykładzie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radzisku Mazowieckim. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, chciałem Państwu tylko przypomnieć, że mamy rok 2021, a więc w marcu mija 15 lat od powstania naszego uniwersytetu. Niestety w przyszłym tygodniu, tak jak planowaliśmy, nie odbędzie się uroczyste wydarzenie jubileuszowe, ale mam nadzieję, że jakoś jeszcze przed końcem roku akademickiego, być może w czerwcu, uda nam się zorganizować jakąś galę, a jeżeli nie w czerwcu, to na pewno na początku roku akademickiego w październiku, więc tutaj proszę być dobrej myśli, proszę się szczepić i uważać na siebie, szczególnie w tym okresie teraz zwiększonego ryzyka, bo znowu wirus daje znać o sobie. Ale przechodząc do wykładu, witam bardzo serdecznie dzisiaj panią Annę Postek, historyka, absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego, przez wiele lat osobę, która pracowała i w Bibliotece Narodowej, i w Muzeum Narodowym, a dzisiaj w Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie nas i pewnie Państwa za chwilę też również gorąco zaprosi, a my już przebieramy nogami, żeby taką wycieczkę też zorganizować. Temat dzisiejszego wykładu, myślę, niezwykle intrygujący i interesujący, bo omówiona zostanie twórczość pani Zofii Stryjeńskiej, artystki polskiego Art Deco, a więc sztuki początku XX wieku. Oddaję głos pani Annie i życzę udanego wykładu. Przypominam o możliwości komentowania i zadawania pytań na czacie. Witam serdecznie. Dziękuję za kolejne zaproszenie na wykład na Państwa Uniwersytet. Miałam przyjemność wielokrotnie już być przez Państwa goszczona. Mam nadzieję, że część osób mnie rozpoznaje. Ja na tych moich wykładach proponuję Państwu spotkania z takimi nieszablonowymi polskimi artystami, na ogół kobietami, które musiały poczekać w takiej historycznej kolejce, żeby doczekać się, że tak powiem, godnego opracowania spuścizny swojej. I tak sobie pomyślałam, że na temat dzisiejszego spotkania Zofia Stryjeńska będzie dobrym wyborem, który może się spotkać z Państwa uznaniem. Dlaczego? Bo dysponując możliwością oglądania jej prac po prostu na ekranie komputera, ta sztuka się obroni. Będziemy mieć do czynienia ze sztuką pełną życia, energii, kolorów, barw, bardzo taką wyrazistą graficznie, więc a tu nie każdy artysta taką próbę by przeszedł w XXI wieku. Nie chcę też Państwa przeładowywać różnymi szczegółami. Umówiliśmy się na wykład taki do godziny. Wybiorę same najciekawsze aspekty. O co nie będzie trudno, bo życiorys wyjątkowa, artystka wyjątkowa, zapomniana. To tak naprawdę okres jej świetności to lata 20 i 30 XX wieku. Okres dwudziestolecia międzywojennego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Potem okres emigracji po II wojnie światowej i można powiedzieć, że Zofia Stryjeńska wpada w taką czarną dziurę, w pewien niebyt jako artystka, no, ponieważ nie kłaniała się nowo powstałemu systemowi komunistycznemu i przez wiele, wiele lat zniknęła z podręczników historii sztuki,
W zasadzie dopiero 2008 rok przyniósł pewien przełom, olbrzymią wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie i od tamtej pory powiedzmy, no jeszcze ukazały się jej pamiętniki, do przeczytania których zachęcam, ukazała się jej biografia i przestała być taką postacią enigmatyczną. Tymczasem była rzeczywiście zwaną, artystką zwaną księżniczką polskiej sztuki w okresie dwudziestolecia, damą polskiej sztuki, pierwszą kobietą, która, Polką, która się, można powiedzieć, z impetem wdarła w dziedzinę do tej pory zarezerwowaną raczej dla mężczyzn, znaczy nawet nie raczej, ale na pewno, zarabiała zawrotne pieniądze i w zasadzie, o czym będę mówić, zdobyła międzynarodowe uznanie, które do tej pory w zasadzie no, nie znalazło kontynuacji, no, nikt jej nie przebił, mówiąc kolokwialnie. Będę tu mówiła o jej czterech Grand Prix na międzynarodowej wystawie w Paryżu w 1925 roku. Zaraz rozwinę ten temat. No i właśnie, a potem gdzieś tak się potoczyły te koleje losu i historia Polski, że wpadła w taki pewien niebyt historyczny. Ale zacznijmy od początku. Ja tutaj uczę się nowego, o już wiem, już sobie poradzę. Czy widzicie Państwo drugie przeźrocze, które przedstawia młodą kobietę w białej bluzce i cytat? Czy to jest widoczne? Chyba się nie słyszymy. Tak, widoczne. Widoczne, dziękuję za potwierdzenie. Właśnie, to jest cytat młodej Zofii Lubańskiej, z domu Lubańskiej, bo takie było jej panieńskie nazwisko, która również była taką znaną w swoim czasie pamiętnikarką, ona dużo pisała o sobie. I ja ten cytat przytaczam na początku wykładu o niej. Boże, odbierz mi wszystko, wszystko. Dobrobyt, sytość, spokój, przyjaźń ludzką, szczęście rodzinne, nawet miłość. Zwal na mnie cierpienie moralne i tysięczne gorycze, ale za to daj mi możność wypowiedzenia się artystycznego i sławę. Dzisiaj przyglądając się kolejom losu Zofii Lubańskiej z domu lubańskiej, stryjeńskiej, trzeba by powiedzieć, uważnie zastanawiajmy się, czego sobie życzymy, ponieważ bogowie, czy też opatrzność, czy los potrafi przewrotnie trochę spełniać nasze najbardziej szaleńcze prośby, bo ona się rzeczywiście ziściła w 100%. Była to biografia artystyczna i prywatna, rzeczywiście obfitująca we wzloty, upadki, z przewagą tych drugich niestety i na pewno cierniowa droga. Sławy jej nie zabrakło, pieniędzy, miłości na pewno. Na pewno wypowiedziała się artystycznie. Tutaj to zdjęcie pokazuje dziewczynę w wieku dojrzewania. I zanim pokażę jej dalsze prace, to trzeba coś powiedzieć o domu. Jak to się stało, że ta Polka stała się taką ikoną dwudziestolecia międzywojennego, rozpoznawalną, nagradzaną na międzynarodowych konkursach. Wcale nie pochodziła z rodziny o korzeniach artystycznych. Urodziła się w 1891 roku w Krakowie. Była córką kupca, który, no teraz wiemy, że prawdopodobnie ona te skłonności artystyczne rzeczywiście odziedziczyła po ojcu, który nie miał szansy rozwijać tych skłonności. On prowadził pracownię białoskórniczą, czyli z takiej delikatnej skóry najwyższego gatunku wyrabiał, a później już zatrudniał ludzi do tego, miał warsztat, wyrabiał różnego rodzaju przedmioty, nie wiem, począwszy od pasów na przepukliny, bo tak leczono przepuklinę na początku XX wieku, jakieś rękawice bokserskie, a potem elegancką galanterię i piękne również rękawiczki i galanterię kobiecą, którą sam projektował, z takim właśnie artystycznym zacięciem. Promował córkę, która już jako małe dziecko interesowała się jego pracą, rysowała, malowała
i miała jedno właśnie życzenie, żeby zostać artystką. Pamiętajmy, że Kraków przełomu wieków, w którym dorastała Zofia Stryjeńska, to okres i miejsce bardzo szczególne w historii Polski, bo jest to okres, który się nazywa w literaturze i sztuce okresem Młodej Polski. Jest to zabór austriacki, w którym Polakom wiodło się stosunkowo najlepiej. Cieszyli się pewnego rodzaju autonomią. Cesarz Franciszek Józef umiał znaleźć konsensus z Polakami, dopuszczał ich nawet do pewnego stopnia do władz takich administracyjnych. Sztuka, polska kultura cieszyła się dużo większą swobodą, bez porównania większą niż na przykład w zaborze rosyjskim. Niemniej kobietom nie było łatwo. Ja jeszcze tylko powiem, że teatr i sztuki Stanisława Wyspiańskiego były takim pozytywnie wstrząsającym doświadczeniem dla młodej Stryjeńskiej, dlatego że jeszcze wówczas Lubańskiej, ojciec prowadził rodzinę do teatru, widziała całą bohemę artystyczną ówczesnego Krakowa, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Juliana Fałata, wszystkich wykładowców, cały ten świat cyganerii artystycznej i jednocześnie no, zachłystywała się ówczesną sztuką i sztuką inscenizacji. To wszystko znajdzie odbicie w jej pracach. Co mogła zrobić młoda kobieta, która pragnęła zostać artystką na przełomie wieków? No, musiała mieć jednak za sobą poparcie rodziny, być niezwykle uparta i kreatywna. To, co widzicie Państwo, to jest takie bardzo rzadkie zdjęcie. Widzimy tutaj taką scenę zbiorową, pamiątkowe zdjęcie artystów, studentów Akademii Monachijskiej, którzy pozują do pamiątkowej fotografii, pośrodku jest naga modelka. No wówczas były takie jakieś specyficzne właśnie normy, były kobiety na ogół takiej no, podejrzanej reputacji, które, no zresztą model, studium żywego modela na SP zawsze jest obowiązkowym przedmiotem, więc tutaj za zgodą modelki, no ona pozuje tutaj właśnie z młodymi studentami. Natomiast gdzie tutaj jest młoda Lubańska? Proszę zobaczyć, spojrzeć w lewo na fotografię. Trzecia postać w pierwszym rzędzie ma taki krzyżyk na ramieniu, postawiony długopisem. Krótkie czarne włosy, młodą twarz, taką bardzo poważną minę. To jest właśnie Zofia, późniejsza Stryjeńska, przebrana za mężczyznę, ponieważ ona dokonała jakiegoś takiego niesamowitego przeprowadzenia swojego planu, no, ponieważ na akademię aż do 1920 roku, i to zarówno w Polsce, jak i w Monachium, przyjmowano wyłącznie mężczyzn ze względów obyczajowych jakichś, pozostało jej się za tego mężczyznę przebrać i podać. Ona uciekła z domu, znaczy tworzyła taką legendę dzisiaj. Wiadomo, że prawdopodobnie rodzice jakoś jednak ten szalony plan wspierali. I dysponując dokumentami brata, jego cenzurkami, świadectwami, którymi trzeba było się wykazać, i sfałszowanymi dokumentami, w których figurowała jako Tadeusz von Grzymała, właśnie zapisała się, zdała egzamin na Akademię Monachijską, która była takim najbardziej, jednym z najbardziej poparzy renomowanych kierunków. Oczywiście bez porównania łatwiej było artystyczne szlify uzyskać tam. Światowej klasy muzea, doskonali wykładowcy. Tymczasem w Polsce można powiedzieć bieda popowstaniowa. Przecież Polaków rugowano z wyższych uczelni. Wyższe uczelnie zostały dla Polaków no, jakby zlikwidowane. Możliwość kształcenia się na poziomie akademickim bardzo długo. Tutaj nie było też tak świetnych zbiorów, była po prostu sytuacja w Polsce porozbiorowej. Mężczyźni mieli problem z kształceniem artystycznym i wyjeżdżali do Paryża i Monachium. Tam powstała kolonia artystyczna Polaków, mam na myśli Monachium, która się wspierała. Więc szkoła mająca opinię najtrudniejszej, najlepszej. I tutaj nasza bohaterka wchodzi z impetem, z dużą bezczelnością, utrzymała się tam rok. Nie z powodu, tylko rok i aż rok. Talentu jej nie brakowało. Ten pierwszy rok jest taką pracą katorżniczą. To są bezustanne studia, a to z rzeźb antycznych, a to z nagiego modela. Olbrzymie formaty.
pamiętajmy, że kobiety uchodziły wówczas za jakby istoty słabsze, bardziej upośledzone fizycznie, jeśli nie umysłowo, może trochę, które nie są zdolne do wykonywania tak ciężkiej pracy fizycznej, jak właśnie odlewy z rzeźb, realizowanie dużych formatów. To jest jednak pewnego rodzaju nawet taka no, tytaniczna, momentami katorżnicza praca, wielogodzinne studia w pracowniach, trudne egzaminy, no ale koledzy zaczęli coś podejrzewać, tak? I w końcu wiadomo było, że mimo tej szczupłej budowy ciała, drobnego biustu, no nie jest to taka uroda w 100% męska. Także po roku zaczął robić się skandal, bo jednak koledzy nie byli skłonni tolerować takiego, powiedziałabym, no, wybryku wśród, no, byli zazdrośni o tą męską pozycję prawdopodobnie w świecie sztuki, także zadenuncjowali koleżankę. I ona musiała szybciutko, żeby to nie przerodziło się w jakiś problem prawny, ewakuować się z powrotem do domu, do Krakowa. Niemniej rzeczywiście liznęła sztuki światowego formatu, nauczyła się dobrze warsztatu, widziała też wspaniałe przedstawienia baletowe, bo była to ówcześnie to też taka, tak, zaraz po Paryżu, taka stolica sztuki, co miało ogromny wpływ potem na jej twórczość. Teraz, proszę Państwa, bo w zasadzie jeszcze nie widzieliśmy żadnej z jej prac. Być może, jak patrzycie Państwo na tę radosną scenę takich właśnie zalotów, chłopki, wieśniaka, młodych, pięknych, kolorowy obrazek, taka trochę sielska sceneria, to może Państwu się jakieś takie skojarzenie estetyczne gdzieś otworzy, coś się przypomni, dlatego że ta sztuka stryjeńskiej w PRL-u, w którym się wszyscy łącznie ze mną wychowywaliśmy, gdzieś również zagospodarowała tą sztukę stryjeńską, ale nie na wystawach, nie w profesjonalnych opracowaniach, tylko na przykład na talerzykach, filiżankach, papierkach, opakowaniach do słodyczy. Używano jej sztuki bez żadnego uszanowania praw autorskich. I strywializowano ją po prostu. Ale gdzieś być może takie pierwsze skojarzenie Państwo już sobie właśnie uruchomią, przypomną o jakiej artystce, o jakiej estetyce tutaj mowa. Tak więc nieudane studia w Monachium, postanowiła związać się z Polską, z Krakowem, który cieszył się coraz większą autonomią. Potem przyszła II wojna światowa. Kiedy wchodzi tak naprawdę na arenę międzynarodową? Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, tutaj to, przede wszystkim to, na co patrzymy, tak? Patrzymy na fotografię takiego pawilonu polskiego na wystawie światowej sztuk dekoracyjnych i osiągnięć technicznych, chyba taka światowa wystawa, tradycja obecna w Europie, nawet odpowiedziałabym od końca XVIII wieku do dziś, po prostu co kilka lat państwa, najpierw europejskie, potem światowe mocarstwa, umawiają się, że w wybranym kraju robią taką olbrzymią prezentację, expo dokonań swojego kraju na polu kulturalnym, na polu technologicznym dzisiaj i każdy ma swój pawilon, jest to rodzaj takiego spotkania międzynarodowego. Polsce po odzyskaniu niepodległości oczywiście ogromnie zależało, żeby zaprezentować się jako młode, odrodzone, prężne państwo, które walczy o uznanie i utraconą renomę po 123 latach niewoli. I tutaj w sukurs krajowi przychodzą artyści, bez których to by się nie udało. Artyści wypromowali Polskę doskonale na tej wystawie. Była laureatem bardzo wielu nagród. Ten pawilon Republik Polonez, czyli Republika Polska, zaprojektowany przez Stanisława Czajkowskiego, ale nas tutaj interesuje wnętrze. Tu mamy takie ośmiokątne wnętrze, które ma przeszkloną kopułę przejrzystą i gdzie nam tutaj wkracza na arenę sztuki stryjeńska. Ona wykonała tak zwane panno dekoracyjne, czyli duże obrazy, które miały wkomponować się w architekturę i stanowić taką harmonijną kompozycję z resztą elementów, bo to wszystko miało ze sobą grać. I teraz
to są te obrazy, które widać po obu stronach na ścianach. Ja zaraz je pokażę w zbliżeniu, to jest oczywiście archiwalne zdjęcie czarno-białe. Na szczęście dysponujemy, nie wszystkie te obrazy przetrwały, część jest, one są wielkoformatowe w technice olejnej, część jest w Krakowie, część w Warszawie. Ja jeszcze tylko powiem właśnie, co warto wiedzieć o tak zwanej sztuce art déco, bo ona się pojawia nam tutaj w tytule. Sztuka dekoracyjna, gdybyśmy mieli to tak dokładnie przetłumaczyć. To jest sztuka, która stawiała na odnowę rzemiosła artystycznego, na to, żeby otoczenie człowieka było i funkcjonalne, i piękne. Przeciwstawiała się ta sztuka takiej przemysłowej tandecie, która się już pojawiła od czasu maszyny parowej. Można było masowo wytwarzać różne, fabrykować różne przedmioty, które no, przestawały być artystyczne i funkcjonalne, były kiczowate, za to przynosiły dochody, bo były produkowane seryjnie. I tutaj artyści stwierdzili, że trzeba odnowić rzemiosło, sztukę rzeźbienia, sztukę malowania, przędzenia, sięgnąć do korzeni. I my tak naprawdę przeżywamy to w XXI wieku po raz kolejny. Sięgamy do korzeni, modne są drewniane zabawki dla dzieci, z takim pietyzmem ilustrowane książki, ręcznie wytwarzane meble i przedmioty przez artystów, projektantów. Już wówczas zrodziła się ta tendencja. Zdecydowano się, że Polska musi pokazać swoją tożsamość, taką tożsamość narodową, i sięgnięto po nurt sztuki ludowej, stąd dużo drewna. Tutaj widzimy ławy takie drewniane stojące pod tymi dekoracyjnymi panno, tymi obrazami. One miały właśnie pokazywać taką tradycję góralskiej sztuki meblarskiej obecnej na Podhalu. Tworzenie z takich szlachetnych, prostych materiałów, jakim jest dąb, sztukę ciesielki. Więc Polska chciała pokazać swoje korzenie. Ja tutaj jeszcze chciałam pokazać, to jest też wnętrze tego pawilonu zaangażowane jako pokój, natomiast proszę zwrócić uwagę, to nie jest obraz, to jest kilim. No tutaj niestety nie zachował się oryginał. Według projektu Stryjeńskiej ona na tę wystawę przygotowała olbrzymią liczbę przedmiotów. To były zabawki, to były plakaty, to były właśnie projektowane kilimy wełniane, no i malarstwo. Tutaj nareszcie zobaczymy coś w kolorze. Proszę Państwa, to są fragmenty tych obsypanych nagrodami dużych dekoracyjnych obrazów. Jaka jest ich tematyka? Pory roku, rok obrzędowy w Polsce, czyli mamy tutaj takie radosne pochody, można powiedzieć bożków słowiańskich, bo ona się też interesowała słowiańszczyzną, chciała pokazać nie tylko ludowość jako taką kulturę ludową, chłopską w Polsce, chociaż to zjawisko tak zwanej chłopomanii jeszcze w okresie młodej Polski było bardzo popularne, tylko żeby tu nie odchodzić od tematu, ona chciała sięgnąć głębiej, nie tylko po kulturę chłopską, nie tylko po kulturę wczesnochrześcijańską, ale chodziła do Muzeum Archeologicznego w Krakowie i szukała tych korzeni jeszcze głębiej, w słowiańszczyźnie, w czymś, co uważała łączy nas z resztą Europy, bo przecież nie tylko Polacy są Słowianami, Bułgarzy też się na przykład zaliczają do tej grupy, prawda? Czyli chciała nas tą swoją sztuką bardzo świadomie, jako taka erudycyjna artystka, włączyć do tej wspólnoty europejskiej, pokazać, tak, jesteśmy Słowianami, mamy jakby te same tradycje, tych samych bożków, pochodzimy z jednego regionu, również kulturowo. I tutaj ten rok obrzędowy to było takich właśnie 6 dekoracyjnych wielkich obrazów, które pokazywały miesiące, różne miesiące. Tutaj mamy bodajże listopad, grudzień, czyli po 2 miesiące, można powiedzieć, na obraz pokazany. I na przykład ta postać z niedźwiedziem, która napina łuk, to jest ten mężczyzna w takiej czerwonej sukmanie, który ma przywiązane, ma taką dekorację. No właśnie, to jest ta nieokiełznana wyobraźnia Stryjeńskiej. Jest obwiązany słomą, ma taki dekoracyjny czepiec, który może się właśnie kojarzyć z różnego rodzaju sztuką ludową.
To jest tak zwany bóg Trygław, Trysław, różnie się to podaje. Miał być bogiem polowań, łowów, kniei, stąd napięty łuk i stąd biały niedźwiedź. Od razu trzeba powiedzieć, że ta wiedza archeologiczna i wiedza o mitologii słowiańskiej nie była wówczas jeszcze zbyt duża, ona dopiero, można powiedzieć, kiełkowała. Większość tych przedstawień nie ma źródła w jakichś wcześniejszych przedstawieniach, rzeźbach, wykopaliskach. W dużej mierze jest taką właśnie owocem nieokiełznanej, radosnej fantazji stryjeńskiej, bo tutaj też widzimy takie rzeczywiście, powiedziałabym, wyraziste, szkolne cechy polskiego art déco, czyli geometryzacja kształtu, pewna rytmiczność, graficzność. Tutaj nie ma w zasadzie modelunku światłocieniowego. To są takie płaskie, płasko nałożone graficzne kształty. Za to oszałamiający kolor. Każdy centymetr tego przedstawienia jest odpowiednio zorganizowany. Jest takie pojęcie w sztuce horror vacui, czyli lęk przestrzeni, lęk przed wolnym miejscem. W dużej mierze on właśnie dotyczy sztuki stryjeńskiej. Ona wypełniała tą przestrzeń kolorowymi ornamentami. Spójrzmy dalej. Tutaj mamy z kolei lipiec, sierpień, ponieważ ten orszak z takim właśnie wieńcem obrzędowym, bo do tej pory, zresztą nawet na dożynki, to gdzieś wszędzie przetrwało. To jest takie przedziwne, że te pradawne słowiańskie rytuały tak naprawdę trwają do dziś i dożynki, i te wieńce obrzędowe, coś, co się kultywuje cały czas w Polsce i nawet na Mazowszu, to jest trwała tradycja. Tutaj widzimy w centrum takiego właśnie, z kolei wydaje mi się, mężczyznę, który ma taki pas skórzany góralski. Tutaj sięgnięto po motywy właśnie ubioru z regionu Tatr, ale mamy też winorośl, mamy też całą masę właśnie płodów rolnych, które niesie ze sobą jesień. To, co uderza w jej sztuce, to jest sztuka zawsze skoncentrowana na człowieku. To nie będą martwe natury, to nie będą pejzaże, to jest sztuka poświęcona ludziom i to jest sztuka radości. Te postaci będą w pewnym, zawsze w ruchu, nawet w tanecznym ruchu. To jest ten jej zachwyt nad, w ogóle nad teatrem, nad sceną, który się gdzieś przeniósł na jej płótna. One miały olbrzymie wymiary, no bo były przeznaczone oczywiście do dekoracji tak zwanego panno, w tym pawilonie. Tutaj jeszcze zbliżenie na dwie postaci. No, w jej sztuce nie znajdziemy starości, nie znajdziemy brzydoty. Tu mamy personifikację, czyli uosobienie lipca, sierpnia. To są podpisane postaci. Postaci muskularne, młode, żywe, w takich właśnie fantazyjnych ubiorach, jednocześnie zgeometryzowane kształty. Chodźmy dalej. Stryjeńska otrzymała 4 Grand Prix na tej międzynarodowej wystawie za przeróżne grupy obiektów, ale to, co na przykład zachwyciło, to projekty zabawek dla dzieci. I tutaj pokazuję zupełny unikat z tej wystawy. On się zachował w Muzeum Narodowym w Warszawie. Myślę, że Państwo albo dla swoich dzieci, albo dla swoich wnucząt, ja dla swoich dzieci kupiłam taką właśnie układankę z takich kubików, gdzie trzeba po prostu ułożyć obrazek. I to jest jakby stryjeńska, jej wielkość polega też na wszechstronności. Ona zaprojektowała zabawkę edukacyjną, taką naprawdę na miarę XXI wieku, dlatego że też pokazuje dzieciom, może tutaj nie rok obrzędowy, ale też pewne obrzędy, zwyczaje i stroje ludowe różnych regionów Polski. Jeszcze raz przypominam, że takie zjednoczenie Polski, które między trzech zaborców, między tymi zaborami istniały bardzo duże różnice poziomu życia, różnice kulturowe. To były przecież dziesiątki, ponad 100 lat. Żeby zespolić to państwo, trzeba było też jakby zespolić je mentalnie, kulturowo, na nowo, edukować dzieci, uczyć o polskiej historii, tradycji. I w to się właśnie włączyła bardzo jakby z taką inteligencją i wrażliwością
Zofia Stryjeńska, to jest przykład takiej zabawki edukacyjnej. Ona nie wyszła do takiej masowej produkcji, ale oczywiście ona zyskała nagrodę, zachowały się plansze. Jeszcze pokażę Państwu, no, jak bardzo kocham ten projekt. On jest realizowany w gwaszu, w akwareli. Można go oglądać w Muzeum Narodowym na wystawie stałej. Myślę, że widzicie Państwo, że chodzi tutaj o, no właśnie, które święto. Może Państwo, a może taką zagadkę Państwu zadam. Czy ta sztuka jest czytelna dzisiaj dla odbiorców i czy ona jest taka czytelna ikonograficznie na Państwa monitorach? O jakie święto w lecie może chodzić tutaj artystce? Może napiszcie mi Państwo odpowiedź tej zagadki, co robią te kobiety? Właśnie święto Kupały doskonale. Czyli tak, no właśnie Kupała. Kupała był bożkiem płodności, bożkiem miłości, urodzaju i było to na to pogańskie święto, właśnie na to puszczanie wianków, tak jak Państwo tutaj mi piszecie, na to pogańskie święto nałożono święto świętego Jana, czyli ochrzczono pogański zwyczaj, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że chodzi o to puszczanie wianków. To był cały rytuał. Panny stały w górze rzeki, puszczały wianki. W dole rzeki stali kawalerowie, mieli te wianki łapać, no i potem szukać, pewnie istniały w różnych odmianach te zwyczaje, ale wiem, że szukali potem właścicielki tego wianka, no i para, która się razem właśnie odnalazła, no miała takie przyzwolenie, bez względu tutaj już na jakąś taką tradycję religijno-chrześcijańską, pewne normy moralne, tą jedną noc w roku, kawaler mógł liczyć przynajmniej na spacer i gorący pocałunek, ale na ogół na więcej. Także taka tradycja właśnie sięgająca jeszcze takiego no, też erotycznego święta Kupały była i cały czas gdzieś jeszcze jest obecna. Proszę zobaczyć, jaka to jest nie tylko barwna, rytmiczna, kolorowa sztuka, ale i jaka wyobraźnia, bo ta rzeka, która nam przepływa tak dekoracyjnie przez sam środek kompozycji, ona na przykład przepływa przez wianek, przez jego środek. Tak? U dołu oczywiście dziewczyna w chustce na głowie puszcza po rzece, ale ta u góry jak gdyby takie koło, ten wianek służy do tego, żeby tą rzekę właśnie złapać. Wszystko radośnie, sami młodzi ludzie, piękno, radość, uroda życia. Zobaczmy dalej. Tutaj mamy śmigus, dyngus, czyli to polewanie wodą. No właśnie, kolejne pogańskie święto ochrzczone Wielkanocą, bo tutaj też o taką płodność, erotykę, miłość chodziło w tym święcie. Śmigus, dlaczego śmigus? Bo śmigano witkami wierzbowymi po rękach, po nogach dziewczyny, no i dyngus, też polewanie wodą. Chodzenie po dyngusie to także chodzenie z prośbą o datki do gospodarzy. Tutaj już kolejna plansza. One wszystkie właśnie potem zostały zagospodarowane do układania w tej układance. Tutaj mamy oczywiście Boże Narodzenie, żeby nie przedłużać. Zabawki, smok, jak Państwo nareszcie po tej pandemii wybiorą się na przykład do Krakowa, do Sukiennic, to do tej pory w Sukiennicach można kupić takie różne drewniane zabawki, to jest tradycja w tym regionie i w tym takie smoki, które składają się z takich członów i jak dziecko je weźmie do ręki, to są takie ruchome elementy i ten smok, tak jak wąż, zaczyna się ruszać. I to jest tak naprawdę właśnie projekt i wynalazek Stryjeńskiej, która miała też w sobie taki dryk troszeczkę właśnie projektancko-inżynierski, robiła atrakcyjne właśnie drewniane zabawki dla dzieci, ale też edukowała i tutaj na przykład z bajki właśnie o mistrzu Twardowskim mamy postać mistrza Twardowskiego, ale zobaczmy, że on jest ubrany w strój szlachcica polskiego, także tutaj rodzic kupując taką zabawkę od razu mógł powiedzieć, to jest właśnie szlachcic polski, ma karabelę przytroczoną do pasa słudzkiego, pasa kontuszowego, jest ubrany w kontusz, ma sumiaste wąsy i tak dalej i mógł już rozwijać tą narrację edukacyjną. No właśnie, radosna sztuka, deszcz nagród, 1925 rok, Legia, francuska Legia Honorowa, świat staje otworem przed nikomu nieznaną artystką z Polski. A jak to wszystko się przekładało na życie prywatne, proszę Państwa?
No właśnie, to już byłby dosłownie temat na osobny wykład, ale postaram się powiedzieć to, co najważniejsze. Tutaj widzimy wszystkie osoby najważniejsze, no może prócz matki, w życiu Zofii Stryjeńskiej. To jest właśnie mąż Zofii Lubańskiej, która nazwisko Stryjeński właśnie przyjęła od męża Karola. On tutaj pozuje do zdjęcia w Zakopanem, widzimy ich dzieci. Najpierw powiem o tym, że Stryjeńska Lubańska wyszła za mąż, była osobą nieśmiałą. Ona nie brylowała w towarzystwie, była tytanem pracy, ciężko pracowała w Krakowie na swoją pozycję zawodową. Kochała tą pracę, ale jednocześnie nienawidziła, dlatego że to były godziny przy blejtramach, w pracowni, żmudna praca, godzinami. Niespecjalnie miała czas, żeby jakby no, praktykując sztukę oddawać się życiu towarzyskiemu. Niemniej istniały tak zwane warsztaty krakowskie. To była taka spółdzielnia artystów, którzy zatrudniając również na przykład górali czy lokalnych rzemieślników, produkowali takie właśnie artystyczne przedmioty, jak chociażby, nie wiem, zabawki czy meble również. I tutaj zaangażowanych było wielu profesorów krakowskiej ASP i w ogóle profesjonalnych artystów. Karol Stryjeński, mąż Zofii, był jednym z tych artystów, a jednocześnie był synem Tadeusza. Tadeusz Stryjeński to wielka postać, to w ogóle bardzo znany architekt, zrobił oszałamiającą karierę, zamożny dom i właśnie syn Karol, który może nie był architektem, ale był takim stricte, jeżeli chodzi o bryły budynków, przede wszystkim był architektem wnętrz. I sztuki użytkowej, czyli właśnie tej dziedziny, która w okresie Art Deco zrobiła taką, którą promowano, rozwijano, czyli sztuka pięknego i funkcjonalnego przedmiotu projektowanego przez artystów, która ma edukować człowieka, otaczać go pięknem, no i właśnie czynić jego życie dużo wartościowszym. Para poznała się jakby na niwie artystycznej, pobrali się szybko. Nie wiadomo dlaczego, trochę w tajemnicy, to znaczy trochę, nie zaprosili rodziców na swój ślub, byli tam tylko świadkowie, ślub kościelny, może dlatego, że był to troszeczkę dla rodziny Stryjeńskich jednak mezalians, myślano o jakiejś takiej lepszej partii i finansowo, i artystycznie niż jednak Lubańska, której ojciec był kupcem. A może to była taka fantazja, oni nie chcieli, nie wiem, przyjęcia, wydarzenia. Po roku była to wielka miłość i to była, powiedzmy sobie szczerze, jednak miłość Stryjeńskiej nie do końca odwzajemniona. Ona sama nie miała łatwego charakteru, jak to małżeństwo artystyczne. Każdy ma swoje ambicje, bardzo czasochłonny zawód, związane z tym podróże, zamówienia, gorączkę tych zamówień, gonienie za groszem, to nie sprzyja harmonii małżeńskiej. Tutaj Lubańska, późniejsza Stryjeńska, nie zamierzała poświęcać kariery artystycznej, a doskonale wszyscy wiemy, że dom i rodzina same się nie zbudują. Jeżeli ktoś czegoś nie poświęci, to się po prostu nie wydarzy. A jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to po prostu spełnić to w 100%. Pierwsza na świat przychodzi córka Magda, która siedzi tutaj w pierwszym rzędzie w objęciach ojca. No i trzeba powiedzieć, że z pamiętników Stryjeńskiej wiemy, że było to wielkie rozczarowanie, ponieważ ona pragnęła dać syna, który będzie niejako taką kopią, takim kopią męża, prezentem dla męża pewnego rodzaju, takim spełnieniem marzeń o młodym, silnym, zdrowym Polaku, takim Słowianinie. Ona to sama pisze, to nie są moje słowa. A urodziła się dziewczynka ciemnooka i nie bójmy się o tym mówić, ponieważ sama artystka o tym pisała. Była bardzo zawiedziona, rozczarowana, niechętnie karmiła to dziecko, szybko oddała go swoim rodzicom na wychowanie. To niejako ciążyło jej w karierze i musiało to być niezwykle traumatyczne doświadczenie dla dziewczyny. Po kilku latach, po 4 latach, natomiast przychodzi na świat 2 chłopców i to jest właśnie Jacek i Jan Kanty, spełnienie marzeń.
Stryjeńskiej jest niezwykle dumna. Nie znaczy to niestety, że to małżeństwo potrafi się porozumieć. No już trójka dzieci, problemy finansowe, mieszkanie jednak z teściami, dlatego że żeby móc pracować jako artystka, musiała znaleźć opiekę do tych dzieci, odpowiednie też warunki w ogóle lokalowe. Stryjeńscy, czyli teściowie, byli majętni, przyjęli rodzinę pod swój dom. Oczywiście dochodziło do licznych konfliktów. To nie była wymarzona synowa, to była kobieta, która wpadała w pewnego rodzaju gorączkę twórczą. Kiedy coś tworzyła, to prawie że nie jadła, nie piła, nie myła się, nie widziała świata poza tym, co robi. Wpadała, wahał się jej nastrój od euforii do depresji. Taki był jej rys psychologiczny. A z drugiej strony mąż był, co wiemy z pamiętników również innych osób, bardzo kochał damskie towarzystwo, brylował w tym towarzystwie, potrafił ująć swoim czarem, talentem i jakby urodą w zasadzie każdą kobietę, którą chciał tylko tym ująć. Był niewiernym mężem i o tym też wiemy. Na przykład chciał pojedynkować się z Witkacym, który ujawnił, że miał romans w Zakopanem z pewną kobietą. Do tego pojedynku ostatecznie nie doszło, ale to był czubek góry lodowej, tak? To był po prostu niewierny mąż. A z drugiej strony oczywiście prawda leży po środku. Sama Stryjeńska nie stworzyła tego domowego ogniska. Była też niezwykle zazdrosna. Książka, którą też Państwu polecę, potem pokażę okładkę, jest też pewnego rodzaju jej wspomnieniami i spowiedzią. Ona sama pisze, że zaczajała się w Zakopanem, bo ich życie oscylowało między Warszawą, Zakopanem, Krakowem. Szli ze zamówieniami. No oczywiście Zakopane, przełom wieków, tętniło w ogóle bohemą artystyczną i tam działo się wszystko, co najważniejsze artystycznie w Polsce. Więc tam pracowali, tam pracował Stryjeński. Ich pożycie obfitowało w skandale, ona zaczajała się na te kochanki gdzieś pod domem, jedną pobiła, podrapała, robiła mu rozdzierające sceny publiczne. No i właśnie, plus ten jej temperament, który wahał się od depresji do euforii, być może to rodzina podsunęła Stryjeńskiemu absolutnie szatański plan, skandaliczny, żeby postarać się umieścić żonę w domu dla obłąkanych, po prostu mówiąc wprost, w domu wariatów i starać się już jakby przygotowywać grunt pod rozwód i odebranie dzieci, wykazać, że ona jest osobą nawet już nie tyle niezrównoważoną, tylko niezdolną do pożycia małżeńskiego, do wychowania dzieci. I tę próbę on przeprowadził dwukrotnie. Raz jeszcze w Krakowie, po jakiejś koszmarnej kłótni małżeńskiej. Proszę sobie wyobrazić, że zaprosił ją do teatru, ona była przeszczęśliwa, że się pogodzili, ubrała się w piękną sukienkę, wyszli na miasto i on powiedział, tylko jeszcze wstąpimy, ja muszę odebrać receptę od specjalisty. A tam już był umówiony gabinet jakiegoś lekarza psychiatry, który też był przygotowany do tego. Ona została siłą pojmana, przebrana po prostu w taki kaftan bezpieczeństwa, przykuta, potem wywieziona do takiego prywatnego podkrakowskiego ośrodka dla obłąkanych, musieli interweniować rodzice, musieli interweniować inni lekarze, została wypuszczona, niemniej takie odium wariatki zaczęło się za nią ciągnąć i potem ta druga próba to był rok właśnie 1926 w Zakopanem, po takim całym paśmie właśnie takich scen zazdrości. Po prostu Stryjeński z policją, z lekarzami, to jest też w ogóle jakaś historia nieprawdopodobna, ale znajdująca absolutnie potwierdzenie w źródłach, bo się to był skandal w Polsce, tak o tym się prasa rozpisywała. No po prostu zrobili wieczorem najazd na pracownię Stryjeńskiej i ją siłą właśnie zabrali do psychiatryka przemocą. Ona była w domu sama, była nieprzygotowana, oni mieszkali oddzielnie. Sprawa się generalnie skończyła w sądzie tego samego roku. Ona udowodniła, Stryjeński przegrał proces, ją z zakładu wypuszczono. Sąd w opinii biegłych nie dopatrzył się, bo ona się broniła, ona wiedziała, że to jest walka o dzieci. Nie dopatrzył się żadnych cech
obłąkania, mówiąc krótko. Niemniej rozwód, o który ona potem złożyła, zakończył się jej przegraną, dlatego że sąd przyznał prawa do opieki rodzinie męża i mężowi, i ona z tymi dziećmi musiała jakby widywać się na warunkach męża. Więc rzeczywiście tej miłości na pewno nie miała. Nie przestała kochać Stryjeńskiego, szalała za nim, cierpiała z powodu tego, że on dalej spotykał się z różnymi kobietami. Tutaj zaczęłam już więcej pokazywać, bo czas nas goni, ale jeszcze go mamy. Można powiedzieć, że ona szukała tej miłości i gdzieś sobie to rekompensowała w sztuce, bo zobaczmy, bardzo wiele przedstawień. Ona była przede wszystkim artystką papieru, akwareli, gwaszu. Tu są takie autolitografie odbijane w seryjnie grafiki różnobarwne, które się kupowało w tekach, można było je oprawiać, miała bardzo takie duże, te prace miały wymiary i ona żyła z tego bardzo dobrze. I zobaczmy, tymi bohaterami na ogół jest kobieta, piękna, młoda, mężczyzna w takiej ewidentnej sytuacji zalotów. Jest jakaś właśnie anegdota, tutaj z lewej strony mamy górala, góralkę, piękna młoda góralka, która zalotnie zaplata włosy, ma uniesioną spódnicę, brodzi w rzece i z pieskiem, a tutaj właśnie młody góral wyławia ten swój kapelusz z nurtów rzeki, albo z prawej strony ta scena takiego zbierania jabłek przez wieśniaka, wieśniaczka, tutaj jest strój taki bardziej łowicki, z innego terenu Polski. Ewidentne właśnie takie sceny zalotów, miłości, przyglądania się sobie, patrzenia w oczy, zakochania, uwielbienia. To jest wszystko to, czego brakowało Stryjeńskiej prywatnie, czego nigdy nie miała. 2 lata po rozwodzie ze Stryjeńskim związała się z Arturem Sochą. Ona już wtedy pracowała na własny rachunek w Warszawie. To był aktor, no, powiedzieć byśmy dzisiaj aktorzyna, nikt by o nim nie pamiętał, gdyby nie jego słynna żona. No ślub nie był cywilny. Ona zmieniła wyznanie, przyszła na ewangelickie wyznanie, żeby móc wziąć z nim ślub, bo my dzisiaj mamy taką możliwość, że możemy wziąć tylko, powiedzmy, ślub cywilny, natomiast wtedy w Polsce w dwudziestoleciu ślub był tylko kościelny. No i można było go wziąć w dowolnym wyznaniu, jeżeli ktoś był związany ślubem kościelnym w kościele katolickim, przechodził najszczęściej na wyznanie ewangelickie. Tak się również ratował Józef Piłsudski, żeby się ożenić. Zresztą bardzo wielu i artystów, i polityków tak sobie radziło. Także ciężko było z tą miłością. A co jakby zyskała z małżeństwa z drugim mężem? Mówiąc brutalnie, ciężką chorobę weneryczną, którą był syfilis, czyli kiła. I to jest o tyle tragiczne, że to była choroba, która dziś leczy się wykryta banalnie antybiotykami, a czyniła ona nieprawdopodobne spustoszenie do czasu używania antybiotyków, powikłania neurologiczne, ogólnonarządowe, brutalne takie, znaczy brutalne, inwazyjne leczenie rtęcią, a i tak choroba czyniąca spustoszenie, ponieważ na przykład uszkadzająca, nie wiem, nerki, uszkadzająca zmysł wzroku, również wpływająca na funkcje poznawcze, czyli na funkcje mózgu, mówiąc krótko, i takie powikłania po późno leczonej i no, może nie do końca też wcześniej wykrytej kile zemściły się, no zrujnowały zdrowie, upośledziły zdrowie artystki. Także układy z mężczyznami fatalne. Ona miała też taki krótki związek z Arkadem Fiedlerem, późniejszym znanym podróżnikiem, ale z jej pamiętników bije generalnie samotność. Mówiła, że pracowała, żyła w zasadzie jak zakonnica, tęskniła za tym swoim pierwszym mężem, a pierwszy mąż w ogóle zmarł przedwcześnie, jako 45-latek. Coś, co wygląda na pewno na udar, gwałtownie. Był to też jakby rozwód ze Stryjeńskim, położył się cieniem na jej karierze artystycznej, ponieważ jednak to okres dwudziestolecia
Za karierą artystki, kobiety, musiał stać dobrze ustosunkowany towarzysko politycznie na różnych salonach i w towarzystwie mężczyzna. I taki Stryjeński był. Oni się obydwoje jako artyści wpisywali w nurt sztuki państwotwórczej, czyli właśnie no, byli obsypani nagrodami na tej wystawie 25 roku, tworzyli sztukę polską, narodową, projektowali, robili różne zamówienia państwowe, sięgając właśnie do tej ludowej, polskiej tradycji. To sypały się zamówienia dobre, bywała na salonach. W momencie, kiedy rozwiodła się, a potem zmarł Stryjeński, musiała radzić sobie sama, a niespecjalnie miała ochotę, zwłaszcza po przewrocie majowym, po 26 roku, kiedy zapanowały takie autorytarne rządy sanacyjne w Polsce, tak naprawdę nie miała ochoty podlizywać się nowej władzy, stała trochę na uboczu, no ale właśnie coś za coś. O ile lata 20 i wczesne lata 30 to jeszcze była hossa finansowa, salony i wystawy w Polsce i za granicą, o tyle potem już te późniejsze lata 30 były dramatyczne finansowo. Jej się pieniądze, proszę Państwa, nie trzymały. Ona zarabiała dużo, ale nieregularnie i generalnie przechodziła z długu w długi. Nie miała kogoś takiego, kim byłby menadżer, czy ktoś z rodziny, kto miałby zarządzać tą utalentowaną, płodną, pracowitą pracą artystyczną. Także jej życie to niesłychane pasmo problemów finansowych. Po prostu. Mimo, że była pracowita, utalentowana, aktywna na wielu niwach, o czym jeszcze powiemy. Przyspieszam narrację, ponieważ to nie tylko taka sztuka łatwa w odbiorze. Tutaj pokażę Państwu cztery duże gwasze, żeby pokazać ją jeszcze jako taką artystkę z ducha romantyczną, też potrafiącą tworzyć dzieła religijne. Nie wiem, czy to jest taki cykl zatytułowany Pascha. On szerokiej opinii publicznej, to jest tak naprawdę w Polsce znany od lat 2000, od pierwszej zbiorowej wystawy, gdzie one jakby no, zostały godnie odrestaurowane, ujrzały światło dzienne. O co chodzi? Tutaj mamy, i nie pokażę wszystkich, pokażę cztery sceny, które odnoszą się do po prostu cyklu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale tak naprawdę to jest dzieło pochodzące z 1918 roku, roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I to myślenie jest myśleniem takim alegorycznym, to jest alegoria zmartwychwstania Polski. Bo przyjrzyjcie się Państwo uważnie na kompozycję. Tutaj ten zmartwychwstający Chrystus to jest tak naprawdę Polska i to będzie czytelne bardziej w kolejnych, personifikacja uosobienie Polski, będzie to bardziej czytelne w kolejnych przedstawieniach. To jest taki słowiański młodzieniec tuż po postrzyżynach, z krótkimi włosami, w takiej lnianej tunice, z takim właśnie świetlistym nimbem, zmartwychwstający. Z lewej strony kompozycji w głębi, proszę zerknąć, ja to widzę dokładnie, mam nadzieję, że Państwo się też tutaj domyślą, bo jakość jest dobra. To są żołnierze austriaccy, ci żołnierze pilnujący głazu, przytrzymującego grób Chrystusa, zostali tutaj przedstawieni jako okupanci, no bo przecież Kraków to zabór austriacki, w tak zwanych pikielhaubach, charakterystycznych hełmach z taką starczyną, z bagnetami, także aluzja jest jasna, tak? To jest zmartwychwstająca Polska i pogromieni zaborcy. Zobaczmy, jak ta Polska zmartwychwstaje dalej. Tutaj mamy scenę, która się nazywa spotkanie z uczniami w Wieczerniku, ale i tutaj to już nie jest taki młody chłopiec po postrzyżynach, to już jest młodzieniec i w taki symboliczny sposób to, co ma na głowie, takie fantazyjne nakrycie głowy, zaczyna jak gdyby kwitnąć. To jest wieniec, który wypuszcza zielone piękne liście. On promienieje, ma ten symbol zmartwychwstania w dłoni, natomiast tak naprawdę, skracając całą historię, wśród uczniów, apostołów możemy wyróżnić portrety ówczesnych artystów i plastyków, którzy według koncepcji, właśnie wizji świata Stryjeńskiej mieli tą nową Polskę budować. Nie ma czasu może rozszyfrować wszystkiego, ale to co najważniejsze, na pierwszym planie w takiej czerwonej marynarce sukmanie to Karol Stryjeński, jej mąż, no najważniejszy dla niej artysta, mężczyzna jej życia. On ma taką otwartą
nie tyle książkę, co szkicownik, bo on był właśnie tym architektem wnętrz, był projektantem. To są te nowe kadry kultury, jakbyśmy powiedzieli, które mają wykuwać nową rzeczywistość. No, część z nich jest aktywna, część jest pasywna, część śpi, część nie wierzy w siebie. Przesłanie jest jasne. Artyści powinni budować Polskę, włączyć się w budowanie nowego ładu. Tutaj można się doszukać konkretnych portretów, konkretnych odniesień, ale to już niech sobie historycy łamią szczegółowo nad tym głowę. Spotkanie z matką, kolejny karton tego cyklu Pascha. Tutaj w czerwonej szacie Chrystus, Maryja w krakowskim stroju ludowym, takim jak można w Bronowicach pod Krakowem spotkać do tej pory, w takiej wełnianej, pasiastej chuście, właśnie w tym serdaku, tak zwanej katance. No i uczniowie, też widać Karola Stryjeńskiego, tego takiego wówczas z długą brodą, no i oni wszyscy są przystrojeni, można powiedzieć, całym światem roślinnym, który eksploduje z tych pięknych wieńców. To jest ta nieokiełznana fantazja Stryjeńskiej, która nie znajduje równoległego zjawiska w sztuce polskiej. Feria barw, kolorów, dynamizm. Tutaj Polska, czyli Chrystus, jest już takim silnym, dojrzałym mężczyzną, który kwitnie, tak? Kolejne, no, moje ulubione tutaj przedstawienie, Noli me tangere, czyli nie dotykaj mnie. W Ewangelii Chrystus po zmartwychwstaniu, ukazaniu się uczniów, spotkał również Magdę Magdalenę, ukazał się jej jako ogrodnik. Jako ogrodnik, ona się do niego zbliża, klęka i on mówi właśnie, nie dotykaj mnie, nie wstąpiłem jeszcze do Ojca, czyli po łacinie noli me tangere, także tak się określa w sztuce to przedstawienie. I widzimy tutaj sad. Zapewniam Państwa, że na żywo te kolory są absolutnie fluorescencyjne, żywe, mocne. Tutaj jest zgaszona ta reprodukcja, czyli będziemy mieli jaskrawą biel, jaskrawy fiolet, błękit i niezwykle jaskrawe odcienie zieleni. Polska, czyli Chrystus, to ogrodnik, który wspiera się właśnie na tej łopacie. Widać, że ma za sobą ciężką pracę, bo niepodległość to była praca do wykonania, to było wykucie, określenie państwa jeszcze raz. I to jest właśnie to ukryte przesłanie Stryjeńskiej, która bardzo dojrzale pojmowała rolę sztuki. I to jest jeszcze takie pojmowanie sztuki romantyczne. Ten artysta w Polsce, drodzy Państwo, miał zawsze takie zadanie tworzyć nie sztuka dla sztuki, ale tworzyć dla narodu, dla państwa, przysłużyć się sprawie niepodległości, przysłużyć się sprawie edukacji, przysłużyć się promocji kraju. To miała być praca i tą pracę Polska musiała wykonać. Takie jest przesłanie tego cyklu. Jak na młodą, wchodzącą w życie artystkę, niezwykle dojrzały cykl prac. Przyspieszam narrację. Teraz chciałabym Państwu pokazać, po prostu, gdzie ta sztuka sztuka Stryjeńskiej jeszcze zagościła na przedmiotach życia codziennego. Pudełko czekoladek wedlowskich, które zaprojektowała. Także tutaj ten taniec przy koszyku jabłek. Miała kontrakt z wedlem, musiała na siebie zarabiać. Chciała też mieć kontakt z dziećmi, kupować im różne rzeczy, chociaż kontrolę nad dziećmi przejęła tak naprawdę rodzina Karola, zwłaszcza po jego śmierci. Więc kontrakt reklamowy z wedlem. Tutaj mamy pijalnię czekolady wedla w Warszawie. Dzisiaj nie zwiedza się tych wnętrz, ale zachowało się i firma dba o to, żeby nie zniszczało oryginalne malowidło ścienne z pijalni czekolady. Także mamy tutaj harnasia i góralkę, właśnie góralka, która trzyma gorący czekoladowy napój w dłoni. Także to była kobieta, która nie bała się żadnej pracy, tylko dramat, bo jej się pieniądze kompletnie właśnie nie trzymały, nie zarządzała, nie oszczędzała, nie potrafiła tego. Treny Jana Kochanowskiego, świetna ilustratorka, wybierała zawsze literaturę polską i Monachomachię Krasickiego. W tej chwili trudno mi przytoczyć jakby no wszystkie tomy i poetów, i polskich artystów, których chętnie ilustrowała. Przez bibliofilów jej prace
rzeczywiście bardzo cenione, także jako ilustratorka również się wypowiedziała. Być może mają Państwo gdzieś w serwantce czy w szafie takie talerzyki, które przedstawiają cykl z tańcami ludowymi, albo Ćmielów, albo Chodzież. To były te dwie wytwórnie, które podpisywały kontrakty z nią na dekoracje. Też z tego mogła nieźle żyć i żyła do wojny. Tutaj mamy Krakowiaka. Tutaj mamy, no właśnie, te prace jeszcze, które nie znalazły umiejscowienia na porcelanie, ale to są projekty. Taniec Zbójnicki z lewej, Mazur z prawej. Ja pamiętam doskonale z dzieciństwa na przykład takie różnego rodzaju kalkomanie, czy okładki na zeszyty z takimi motywami, bo tak jak mówiłam, sztuka Polski Ludowej, Polska Ludowa bez krępacji korzystała z jej ewr, z jej dorobku, bez płacenia żadnych tantiem, praw autorskich. Dlaczego? Ona się nie odnalazła w powojennej rzeczywistości, nie należała do Związku Artystów Plastyków, nie zgłosiła się do ZAIKS-u, nie była to do końca jej niezaradność, ona po prostu nie chciała płynąć z prądem nowego ustroju i no, jak zrobiła, tak się też stało. Kolejnym polem było no właśnie projektowanie kilimów. Tu nie ma czasu tego rozwijać. Ja pokazuję tylko Państwu projekt kilimu, który już wykonywała taka profesjonalna artystka ludowa. To jeszcze okres dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie tego typu kilimy z pięknej owczej wełny, ręcznie wykonane, zachwycały świat na wystawie paryskiej. Parę słów o jej relacjach z dziećmi. No więc kolokwialnie mówiąc, wieszone na niej psy, że jest byle jaką matką, ale mój Boże, ona musiała się utrzymać sama, nie była już umocowana towarzysko, goniła za groszem, dzieci jej zabrano, zrobiono z niej wariatkę, mówiąc wprost. A mimo to, mimo to dzieci ją bardzo kochały i tak naprawdę, mówiąc krótko, po wojnie, jej relacje z czasem z dziećmi były coraz lepsze. Te dzieci, ona do nich bardzo dużo pisała, ponieważ miała ograniczone kontakty, pisała i to, jak o niej się wypowiadały później dzieci, świadczy o tym, że miały z nią duży uczuciowy związek, opiekowały się matką. Tutaj mamy synów Jana Kantego i Jacka. Jacek to ten chłopczyk po lewej stronie, poszedł w ślady matki, rozpoczął karierę artystyczną, zaczął zajmować się scenografią, dekoracją wnętrz, więc absolutnie jakby syn spełnieniem był marzeń i ojca, który był artystą i matki, ale tak jak ojciec w wieku 39 lat, to znaczy wcześniej niż ojciec, ale tak jak ojciec, przedwcześnie zginął właśnie, nie wiem, zawał, wylew, no zupełnie albo jakiś fatum, że umierali mężczyźni, których ona najbardziej kochała na świecie, czyli ten mąż i ten ukochany syn artysta, albo można myśleć, nawet przypuszczać, że jakaś genetyczna przypadłość układu krążenia, która po prostu owocowała zejściami w tak młodym wieku. No i Jan po prawej stronie, który opiekował się matką, oni wszyscy po wojnie emigrowali najpierw do Paryża, potem do Szwajcarii. Ona żyła w Genewie. Straciła zdrowie. Ja tutaj pokażę kolejne. To rzadki przykład w jej sztuce. To jest Na ogół sztuka radości, a to jest praca zatytułowana Vanitas. Vanitas, czyli marność, przemijanie. Częsty etap, znaczy częsty motyw w sztuce. Ona pokazuje etapy ludzkiego życia. I od lewej mamy tutaj takie blond pachole z jabłuszkiem w ręku, czyli nowe, rodzące się życie. Potem mamy tą wczesną młodość, czyli parę zapatrzonych w siebie kochanków, ten najczęstszy motyw, dojrzałego mężczyznę, który już zbiera, ma snop, żyta i kosę, czyli dokonuje pewnych plonów, ma pewien dorobek w życiu, no i wreszcie starość, ten starszy pan, który trzyma znicz, który kojarzy się nawet albo z lampką, albo z takim zniczem nagrobnym. Ona unikała tematów dotyczących starości, cierpienia, śmierci. Ta jej sztuka jest dynamiczna, radosna, zmysłowa, pełna miłości, ale gdzieś ten temat przemijania na emigracji ją dopadł. Wyemigrowała chyba w 47 czy 48, ostatecznie nie odnalazła się w tym PRL-u i nie miała tam szans. Tak naprawdę dyskretnie utrzymywały ją też dzieci, póki Jan żył, Jan Kanty dzielił się honorariami z mamą, która zarabiała nieregularnie. Z kolei drugi, mówię o Jacku, Jan żył z pisania. W
wsiąkł w kulturę francuską. Dzieci już wychował w zasadzie w języku tylko francuskim. Także ona z wnukami miała minimalne porozumienie, kochała Polskę, tęskniła za Polską, ale wiedziała, że nie ma szans tam wrócić. Kiedyś artysta, jakiś dziennikarz zapytał, z których dzieł sztuki była najbardziej dumna, to powiedziała, że z synów. Że to jest jej dzieło sztuki, nie prace plastyczne, że nie ma nic ważniejszego w życiu dla kobiety i dla człowieka, że tym najdoskonalszym dziełem sztuki były w jej życiu dzieci. No trochę szkoda, że pominęła w tym właśnie tę córkę Magdalenę. Trudno powiedzieć, jak się z tym ta córka do końca czuła. Ona jakby kochała tych synów przede wszystkim. Kończąc już tę narrację, z czego żyła na emigracji, przychodziły różne zamówienia od Polonii amerykańskiej. Często były to obrazy o tematyce religijnej. Ich wartość artystyczna nie była tak wybitna, tak uważają, ja tu ze znawcy się nie uważam, ale pewna schematyczność, powtarzalność, nawet w pewnym momencie sztampowość pewnych motywów była już zauważalna, ale też pamiętajmy, że traciła zdrowie i traciła wzrok. Było to powikłanie po prostu po chorobie wenerycznej sprezentowanej przez męża. Ubywało jej sił, zdrowia, regularnie nie zarabiała, tak jak mówiłam. Opiekowały się nią dzieci, kontakt z nią miały dzieci. Także myślę, że gdyby była złą, tak jak ją oczerniano kobietą, złą matką, to dzieci by do niej nie lgnęły, nie opiekowały się nią, nie zabiegała o to. Zofia Stryjeńska przy sztalugach, przy pracy, do projektu kostiumów do jednej ze scenografii, ona również była projektantką scenografii, kochała teatr. Proszę Państwa, uchodzi za artystkę, która w sposób niezawiniony, ale trochę rozmieniła ten talent na drobne. Talent nie do końca wykorzystany, przerwany przez wojnę. Jej ewr, jej praca ogromna spuścizna, rozproszona po świecie. Część podarła sama, zniszczyła, to była osoba niezadowolona z siebie całe życie. Część po prostu rozeszła się po ludziach. Zniszczenia, straty wojenne, kolosalne przecież zniszczenia zbiorów dzieł sztuki w Warszawie, gdzie była większość jej prac. Potem emigracja. One są rozsiane w różnych kolekcjach po całym świecie. Stosunkowo najbardziej reprezentatywny zbiór ma Muzeum w Krakowie Narodowe i Muzeum w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ale to wszystko jest czubek góry lodowej. Nie do końca się wypowiedziała. Tak, owszem, księżniczka, dama polskiej sztuki, ale dramatyczny życiorys prywatnie, do końca niezrealizowana artystka. Tutaj jeszcze, gdzie możecie Państwo w Warszawie spotkać jej sztukę najbliżej? To jest kamienica na rynku Starego Miasta, na rogu ze Świętojańską i ta polichromia kamienicy jest projekt, oczywiście jakby wiemy, cała Starówka została odbudowana po wojnie, więc na podstawie zdjęć odtworzono polichromię Stryjeńskiej, ale to jest właśnie te dwie kobiece postacie z banami wody w takim tanecznym układzie, na pewno jakieś symboliczne odniesienie być może do Wisły mające, to jest właśnie też dzieło Boznańskiej, także to jest oryginalnie ono powstało w 1928 roku, było państwowym zamówieniem na dziesięciolecie odzyskania niepodległości, to jeszcze był ten czas, kiedy dostawała duże, dobrze, wybitnie płatne, świetnie płatne rządowe zamówienia. Potem im głębiej w lata 30, tym bardziej mroczny był to finansowo i prywatnie czas w jej życiu. No właśnie, zdjęcie z czasów, kiedy nadawała trendy, była taką może nie celebrytką na salonach, ale powiedzielibyśmy trendseterką, kobietą, która nadawała, jeśli chodzi o modę, elegancję, ton ówczesnej Warszawy. A cytat już z jej pamiętnika na koniec. Co do mojej spuścizny artystycznej, jest ona ogromna i po ludziach na całym świecie zgubiona. I to potwierdzają, proszę Państwa, badania. Byłby wór złota i chwała narodu, gdyby się kto tym kiedy zajął. Zofia Stryjeńska, amen. To jest wyjątek z jej testamentu. Myślę, że jej największym życzeniem i radością byłaby obecność w Państwa sercach, w Państwa umyśle. Proszę nie zapominać o tej wybitnej artystce dwudziestolecia, którą gdzieś PRL tak spostponował i wyparł z naszej pamięci, odwiedzając Kraków, odwiedzając Warszawę, warto w Galerii Sztuki Współczesnej, Nowoczesnej poszukać jej prac.
Ja bym jeszcze zachęciła zdecydowanie do przeczytania, tutaj pokażę do kamerki, czy mi się to uda, czy mi się nie uda. Uda. Wyszła świetna biografia, tam będzie mniej sztuki, ale więcej jej wspomnień. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Stryjeńska, tytuł tej książki, Stryjeńska diabli na Dali. Też cytat jakiś, który znajduje właśnie swoje uzasadnienie wewnątrz. Ona miała również talent literacki, pisała wiersze, te wspomnienia są pełnokrwiste. To jest obraz dwudziestolecia międzywojennego, artystycznej Warszawy, Zakopanego. Nie trzeba interesować się sztuką, żeby z czerwonymi uszami z przejęcia i policzkami przeczytać te wspomnienia. Śmiałe, giętkie pióro, świetna literatka, kolejny taki nie do końca zrealizowany talent, ale no mój Boże, tak sobie myślę, że chyba życie jest takie, że czy my możemy wszyscy powiedzieć, że jesteśmy do końca zrealizowani? Może nie o to chodzi w życiu, może gdzieś po drugiej stronie tęczy, na drugim świecie, gdzieś te wszystkie nasze starania, gdzieś ta nasza praca owocuje. Tutaj jest, mam nadzieję, to nasze życie, pozwolę sobie tylko na taką osobistą dygresję, jest takim pewnym etapem przejściowym, gdzie dojrzewamy być może do innej, lepszej rzeczywistości, w której na przykład Zofia Stryjeńska tworzy dalej swoje niezwykłe dzieła, które znalazły międzynarodowe uznanie w tym światowym nurcie Art Deco, a jednocześnie gdzie znalazła tą swoją upragnioną, bezwarunkową miłość, która nie była jej w życiu dana. Chyba najwięcej od dzieci. I proszę Państwa, ponieważ przekroczyłam tą godzinkę, którą obiecałam, ale jest mi bliska ta postać, bardzo dziękuję za uwagę i otwieram się na Państwa pytania, jeśli jakieś są. Cudowna postać, czytam, tak, postać niezwykle ciekawa. Zachęcam po prostu zwyczajnie, żeby w bibliotece wpisać Zofia Stryjeńska, przeczytać jej pamiętniki, mówię, czyta się jak Magdalena Samozwaniec albo jeszcze lepiej, i przeczytać książkę właśnie, jej biografię. Tam będzie właśnie mniej o sztuce, bardziej portret psychologiczny kobiety, która się waha od depresji do euforii, zmaga z życiem, a jednocześnie jest w bezprzykładny sposób, po prostu została jej przyprawiona gęba wariatki. Czy były lub ktoś ma w planach organizację wystawy? Były. 2008 rok to przełom w badaniu nad Boznańską. W Muzeum Narodowym w Warszawie była wystawa zbiorowa jej prac. Wyszedł niesamowity katalog, taki bibliofilski, można go gdzieś znaleźć. To jest za mało. Ta Stryjeńska powinna dalej, jakby prace nad nią powinny trwać, ale to jest tak, jak ona napisała, spuścizna, roztrwoniona po świecie, rozdrobniona, zniszczona przez wojnę. Myślę, że badacze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Czy można gdzieś kupić? Myślę, że tak. To są rzeczy, które wypływają. Ja oglądałam DESE, znaczy to, co jest w DESE w antykwariatach. Ona tworzyła jako graficzka reprodukowalne prace, czyli stawiała na masowość swojej sztuki bez uszczerbku dla jakości, bo to, że wiemy, że o ile rysunek czy malarstwo olejne jest, można powiedzieć, każdy jest unikatem jednorazowym, to jeżeli chodzi o grafikę, to odbitka litograficzna, ona tworzyła głównie litografię, na kamieniu litograficznym kolorowymi kredkami i odbijała, oczywiście robiły to potem profesjonalne drukarnie, każda ma, można powiedzieć, prawo nazywać się oryginałem. To były całe serie, to były całe teki właśnie tych tańców, bożków słowiańskich, królów Polski i te rzeczy wypływają. Ceny przeróżne, no tanio nie jest, bo w ogóle sztuka nie jest tania, ale nie są to ceny jak za malarstwo olejne, jak najbardziej jest obecne na rynku antykwarycznym. Co jeszcze możemy właśnie znaleźć? Porcelanę z jej zdobioną kalkomaniami właśnie tych tańców polskich. Jeżeli ktoś ma szczęście, to może nie wyrzucił pudełka. No w ogóle czasami jest tak, że na przykład pudełko
kolekcjonerskie po czekoladkach Wedla, które właśnie projektowała Stryjeńska, osiąga, nie wiem, większą cenę kilku tysięcy albo kilkunastu, bo jest unikatem. No bo jeżeli takie rzeczy przetrwały wojnę w kraju, gdzie się po prostu spaliła Warszawa, no to to jest cud. Ale no są ludzie, którzy mają taki temperament, że niczego nie wyrzucają. Ja na przykład mam taki okropny charakter, że nie przechowuję przedmiotów. Mój mąż za to zbiera wszystko i zawsze mu za to dziękuję. Nie wiem, wszystkie listy, jakieś ciekawe opakowania, wydania gazet. No, warto. Mimo, że jestem historykiem sztuki, nie mam takiego temperamentu zbieracza, a warto. Także na pewno w obiegu, w antykwariatach można kupić jej pracę. Wypływają też książki, ilustracje, projekty ilustracji. Pamiętajmy, że duża jej część też spuścizny powstawała jednak po wojnie za granicą, na zamówienie w Stanach Zjednoczonych, a w tej chwili rynek otworzył się w ten sposób, że wszystko widzimy w internecie, wszystko można przesłać, wszystko można zobaczyć. Jeżeli ktoś ma w sobie pragnienie kupienia chociaż jednej z prac Stryjeńskiej, to absolutnie myślę, że każdego na to będzie stać i trzeba tylko śledzić aukcje antykwaryczne. Właśnie, mieliśmy w domu porcelanę po babci, stłukła się niestety. No tak to jest z tą porcelaną, dlatego też ona jest taka na ogół droga i cenna, bo jest krucha. I ona właśnie, po prostu też miała ten niezaprzeczalny wdzięk. Nie tak dawno pozbyłam się kartek pocztowych z wizerunkami strojów ludowych. No właśnie, myśmy sobie nie zdawali sprawy, jak cenne były te takie trywialne przedmioty z okresu PRL-u, którymi byliśmy otaczani, właśnie naklejki, papierki po cukierkach, karty pocztowe, różnego rodzaju książki, ilustracje, tego było dużo. Stryjeńska na emigracji bardzo żałowała i wściekała się, i to ciekawe, nie o to, że ona nie ma tantiem z tego, tylko że to zostało tak brzydko wydane, tak niechlujnie, tak w taki PRL-owski sposób, w taki tandetny, że na brzydkim papierze, że nie ma świeżości farb, kolorów, że to wszystko gdzieś ginie. Czyli krótko mówiąc, że jakby zbladła ta jej praca, zostało to zmarnowane, a na pieniądze machała ręką. Ona nie była materialistką. Ona nie była materialistką, ona też, ten jej stosunek do pieniędzy był taki, że tak, nie była karierowiczką, nie starała się, nie potrafiła, też nie starała się ustawić na salonach. Nigdy nie była jakby pod rękę z władzą. Tak jak wspominałam, dopóki jeszcze była zamężna ze Stryjeńskim, brylowała na salonach niejako obok niego. On był karierowiczem tutaj jakby i takim państwowcem, doskonale tutaj się znajdował. Potem ona no właśnie już zarządów sanacyjnych się wycofała, jeśli chodzi o władze komunistyczne, to w ogóle wiedziała, że trzeba wiać. Tak. Tak, no więc książka, tutaj ktoś pisze właśnie o tej anegdocie, że ona mieszkając w Zakopanem włożyła swoje bliźniaki do szuflady w szafie, poszła na imprezę zakopiańskiej bohemy. Niewykluczone. To nie była mama kwoka, która zatrudniała nianię, sama się starała tymi, póki nie zabrano dzieci, nimi opiekować. Może jest to troszeczkę przesadzona plotka, ale oni mieli taką komodę drewnianą z zufanymi szufladami, a ponieważ były problemy finansowe, to były łóżeczka tych dzieci. Także ona te dzieci przechowywała, czasami kładła, jak były malutkie, w tych szufladach, na zasadzie po prostu takiego oryginalnego łóżeczka. No matka niestandardowa, ale na pewno dzieci nigdy nie skrzywdziła, nigdy nie naraziła na niebezpieczeństwo, nigdy nie zaniedbała, nikt jej tego nie zarzucał. Natomiast no, taki, powiedziałabym, artystyczny tryb życia bohemy, no to tak, to rodzice rzeczywiście no nie żałowali sobie tego i trudno tu powiedzieć, kto bardziej, mama czy Karol Stryjeński, ale no nigdy to nie było ze szkodą dla dzieci. Milion takich jakby anegdot sobie Państwo przeczytacie, jeśli macie ochotę. Książka warta przeczytania, postać warta poznania, dużo więcej niż taki mój skromny, krótki wykład. Może kiedyś wykład o sztuce pana Manna Kazimiera. Chyba nie wiem, o kogo chodzi. Jakby pani mogła jeszcze raz przypomnieć tytuł i pokazać tę okładkę, bo tutaj też były takie pytania, książki. I już idziemy do kamery.
Angelika Kuźniak, Stryjeńska Diablina Dali. Stryjeńska Diablina Dali. Angelika Kuźniak. Man Kazimierz tworzył kartki. Postać mi nieznana, od razu się przyznaję. Na pewno zainteresuje się. I jeżeli Państwo mnie zaprosicie, to jestem zawsze otwarta na zaproszenie z Państwa Uniwersytetu, bo jestem tu bardzo jakby serdecznie przyjmowana i czuję, że te moje wykłady się komuś na coś w tym, na naszej szerej rzeczywistości przydają. Także możecie też Państwo swoje jakby i uwagi, i życzenia składać. Ja lubię gadać o sztuce, lubię Państwa także na zamówienie. Bardzo czy, proszę. Czy, bo muszę też przejrzeć, bo tak jak Pani mówiła o tych różnych pamiątkach z czasów PRL-u, czy etykiety na pudełkach od zapałek, być może, że tam też się znajdowały? Na pewno. Spokojnie. No, jeżeli ktoś na przykład wszelkie jakieś takie dokumenty, jakieś obligacje skarbowe, ona też dla mennicy państwowej, wszystko co na papierze, krótko mówiąc. Wszystko co na papierze, żadnej pracy się nie bała. Nie była rzeźbiarką, a tak to tytan pracy, tytan pracy. Fantastyczny wykład, bardzo serdecznie dziękujemy. Te prace mnie przynajmniej kojarzą się dzisiaj trochę z takim komiksowym spojrzeniem na sztukę, szczególnie te kolory, te kreski, jeśli tak. chodzi o litografię. Bardzo, bardzo, bardzo piękne i ciekawe, a cała historia opowiedziana w fantastyczny sposób, więc serdecznie dziękujemy, bo dzisiaj szczególnie, że dzień jakiś nie mało dzień. Słoneczny i jaka jest. To przynajmniej te kolory życia stryjeńskiej i jej prac, tak, myślę, że wniosły dzisiaj sporo, sporo dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję, dziękuję Państwu ogromnie. I ze swojej strony tutaj chciałam zaprosić Państwa do Sulejówka, bo ja w tej chwili pracuję w nowym, fantastycznym muzeum, które powstało właśnie w Sulejówku pod Warszawą, Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wiadomo, jest pandemia, oczywiście wolno już go zwiedzać, ale jeszcze nie ma wiosny, jeszcze jest nieotwarty ogród, a to jest olbrzymi kompleks, bo to jest nie tylko stary dworek, ale wielomilionowa inwestycja państwowa z rozmachem, piękna nowoczesna architektura, narracyjna wystawa, także no, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, postać Piłsudskiego, skarbnica w ogóle historii, bardzo ciekawy obiekt, także proszę, jeżeli Państwo się będziecie wybierać, to albo sama z przyjemnością oprowadzę, zaprezentuję, bo też mam tam licencję przewodnicką, ale pracuję w dziale wystaw, tak się ułożyło, albo po prostu polecę kogoś, kto jest super, super fajnym przewodnikiem i będę gościć Państwa. Także bardzo dziękujemy, mamy to w planie już od zeszłego roku, ale niestety wciąż nie ma jak tego planu zrealizować. Tak. Jak tylko okazja się nadarzy, to myślę, że na pewno duża część naszych słuchaczy musi minąć po prostu, przyjedzie. Państwo się wyszczepicie i to już będzie zupełnie co innego. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Za tydzień, proszę Państwa, debata z kilkoma uczestnikami o sprawach senioralnych, o możliwościach rozwoju seniorów i działań na rzecz seniorów, które są prowadzone na terenie Mazowsza i w różnych samorządach. Ja też powiem trochę o naszych doświadczeniach uniwersyteckich, ale nie tylko, więc zapraszam tradycyjnie o 10:00. Miłego dnia, trzymajcie się zdrowo i ciepło i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.